Witajcie moi drodzy, a teraz przychodzę do Was z recenzją Niepokój przychodzi o Zmierzchu od wydawnictwa, już Wam przybliżam, literackiego. Cóż to jest za książeczka? No powiem Wam, że naprawdę warta zapamiętania. Zacznijmy od małego cytatu. Niedaleko tamtego brzegu, gdzie lód był zbyt cienki przez farwater, on już przez dłuższy czas jechał na czele. Stracili go z oczu. Ach, słuchajcie, tej książki nie da się porównać dosłownie do żadnej innej. Jest niesamowita, jest zaskakująca, obłędna i po prostu niezastąpiona. Nawet nie ma do czego ją przyrównywać, bo nie ma takiej drugiej, a przynajmniej z tego, co ja przeczytałam, a przeczytałam ich całe multum, nie wiem, może gdzieś 2000 książek, nie ma do niej podobnej. Nawet nie macie pojęcia, co kryje się właśnie w myśli tej dziewczynki. Ona rozumie świat zupełnie inaczej niż my. Wszystkim zadaje bardzo dużo pytań i powiem Wam, że gdy już dochodzi do tej dłuższej konwersacji, zastanawiacie się, z jakiej ona jest planety. Im bardziej roztrząsa rodzinną tragedię, tym coraz gorzej jest z nią samą. Tu mam kolejny cytat. A teraz pomyślałam sobie, że powinno być na odwrót. Tamtego dnia to ja powinnam wozić Matiasa po podwórzu, naśladując dźwięk silnika, chociaż pewnie był o wiele za ciężki, aby go odstawić na stronę, przykryć pomarańczowym brezentem, jak przykrywano martwe cielaki, i dać wywieźć, zapomnieć o nim. Następnego dnia urodziłby się na nowo i ten wieczór niczym by nie różnił się od pozostałych. Słuchajcie, wbrew wszystkiemu jest ona naprawdę, ta dziewczynka, niesamowicie inteligentna. Może i nie rozumie wszystkiego, co się z nią i wokół nie dzieje, ale tak naprawdę ona zadaje tak niezwykłe pytania, że powiem Wam, że nawet mnie samej nigdy one nie przyszłyby do głowy. No, ja nie mogłam od niej odejść. Może i zdania w tej książce były przydługie, czego wcześniej byliście właśnie świadkiem, ale tak oderwane niektóre od rzeczywistości, że aż sama zaczęłam w pewne rzeczy wątpić. I powiem Wam, że tylko ona tutaj mogła wszystkim wmówić, że anioły chodzą nago. To jest naprawdę niespotykana zagrywka psychologiczna, która powali po prostu każdego. Myśli tej dziewczynki od zawsze były inne, ale powiem Wam, że od pewnego momentu stały się właśnie takie dość dziwne, bo ona nawet Was będzie chciała przekonać o swojej racji. Tak jakby ta książka właśnie była, nie wiem, jej pamiętnikiem, a ona spisywała w nim wszystkie swoje przemyślenia. I tutaj mam ostatni taki króciutki cytacik. W klasie było ciepło i moje łzy na pewno wyparowały, zanim dosięgły policzków. Ta pozycja Was zdecydowanie przerazi, zainteresuje. No i na końcu niezwykle zaszokuje. Ja wciąż powiem Wam, że mam dreszcze i aż chce mi się płakać, kiedy tylko w ogóle o niej sobie przypomnę. Brak słów, by opisać coś tak przerażającego i tak niezwykle pięknego, no i takiego prawdziwego. Ja daję jej 1000 na 10. To jest chyba moja pierwsza taka ocena w historii w ogóle moich książek, bo ta historia po prostu na to zasługuje. Aż ciężko mi się w ogóle o niej opowiadać. Nie na darmo jest taki obrazek w ogóle tutaj na okładce, bo uwierzcie mi, że ta dziewczynka ciągle chodzi w tej czerwonej kurtce. Niby zadaje właśnie takie pytania, ale jest totalnie odizolowana od świata. I ja nie wiem, jaki trzeba było mieć umysł, żeby w ogóle wpaść na te rzeczy, które ona wpada, żeby mówić to, co ona mówi i żeby rozumieć w ten sposób. No, nie wiem, no wielki szacun dla autora, bo nawet go chyba nie przeczytałam. Nawet nie wiem, jak to przeczytać. Marieke Lukas Rinewelt. Wiem, że na pewno powinna przeczytać inaczej, ale dlatego daję Wam zbliżenie, żebyście sami mogli po prostu na to zerknąć. No, książka to po prostu nawet nie jest książka. To jest coś. Ewidentnie to jest coś, co Wy musicie przeczytać. Jeżeli jakiekolwiek mieliście wcześniej książki tam psychologiczne, dramaty, coś tam, no to jest nic w porównaniu z tą. To jest naprawdę jedno wielkie the best, powiem Wam. Szczerze. Szczerze i jeszcze raz szczerze. Bardzo ją Wam polecam. Jeżeli ktoś lubi takie książki w ogóle, tak jak tu piszę, nawet emocjonująca, olśniewająca, szokująca, dobra klasyka, elektryzująca, cudownie dzika, wyjątkowa. To wszystko jest szczerze napisane. To nie jest przesłodzone, tak jak w innych się pisze książkach, żeby po prostu zwrócić uwagę czytelnika. Nie. To wszystko jest o niej prawdą. Dlatego zaglądajcie do wydawnictwa literackiego. No pokaż się. Bo naprawdę jest, że tak powiem, o co walczyć, żeby ją kupić. Aż brak mi słów. Po prostu brak mi słów. Pa, pa.